Mija 94. rok odkąd na mocy rozporządzenia Rady Ewentyjnej Królestwa Polskiego formującej po odzyskaniu niepodległości struktury wojskowe utworzono Sztab Generalny Wojska Polskiego. Gdybyśmy na przestrzeni tego czasu chcieli przyjrzeć się poczynaniom poprzedników, łatwo można by zauważyć, że były to dla nich lata ciągłych zmian i to zwykle bardzo głębokich. Od czasu mianowania pierwszego szefa sztabu generalnego generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego sztab generalny wraz z innymi organami dowodzenia zmieniał się. Tak jak pod wpływem realiów politycznych i społecznych w naszym kraju zmieniać musiała się polska armia. Pragnę serdecznie pogratulować i podziękować raz jeszcze wszystkim, którzy zostali dzisiaj odznaczeni za służbę. To czasami jest niezauważalne, czasami nie dość jest słyszane, czasami uważane za zwykły zwrot grzecznościowy, kiedy po wręczeniu znaczenia ktoś mówi, odwołuje się do służby ojczyzny. To jest rzecz tu w wojsku szczególnie łatwa do zrozumienia i do zaakceptowania. Ten zwrot tradycyjny, który oznacza gotowość służby, jest potwierdzeniem słuszności także drogi życiowej wybranej przez żołnierzy. Nie pracuj się kolego i nic się nie bój, wesoło sobie śpiewaj, bo jest to dobrze. Piosenka ta jest prosta, 3, 4 i melodia i wybucha, szeroko.